Hejka kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale i dzisiaj przedstawię Wam pomysły na prezenty na święta w tym roku. Będą to pomysły na prezenty dla kogoś, ale też dla nas, bo sama czasem mam taki problem, że jak już się mnie ktoś zapyta, co bym chciała dostać na święta, to nie wiem co odpowiedzieć, więc jeżeli szukacie jakichś pomysłów, to zapraszam do dalszego oglądania. I pierwsza kategoria to ubrania. Oczywiście ta kategoria zależy od Waszych preferencji i od preferencji kogoś, dla kogo robicie prezent, ale podam Wam kilka takich przykładów. Dobrym pomysłem są te spodnie ala spadochronowe, które można świetnie wystylizować i są ostatnio bardzo popularne. Staniecie je praktycznie we wszystkich sklepach, są w Pull&Bearze, w Bershce. Kolejną rzeczą może być oczywiście sweter, może być on świąteczny albo taki właśnie klasyczny, jak na przykład ten, który mam teraz na sobie. Teraz te z rozpinanym tutaj kołnierzykiem są też bardzo, bardzo modne. Fajne są też takie typowo mocno kolorowe, takie oversize'owe, takie są najlepsze. Też takie bezrękawniki, które świetnie sprawdzają się w okresach przejściowych pomiędzy porami roku. Jeżeli chodzi jeszcze o takie akcesoria ubraniowe, typowo zimowe, to mogą być to też wszelkiego rodzaju kolorowe szaliki, które są też teraz bardzo popularne i fajnie tak dodają kolorów całej stylizacji. Kolejna to skórzane kurtki, które też ostatnio były hitem jesieni. Są mega fajne, jeżeli chodzi o ich wygląd. Jakieś basicowe topy czy body można się pokusić o Skims, ale to już jest na pewno prezent taki wyżej budżetowy. Opcją będą też takie sety piżamowe. Mogą być jakieś na przykład satynowe albo takie jakieś świąteczne. Różne są naprawdę bardzo fajne, których można poszukać na internecie, na przykład na Sinsay. Kolejna kategoria to skincare, czyli kosmetyki. Jeżeli macie jakąś markę albo zestaw, który chcielibyście przetestować, to jest to dobry moment, żeby właśnie poprosić o nie na gwiazdkę. Na przykład zestaw do twarzy z CeraVe albo z Ordinary. Już ostatnio bardzo popularny zestaw z Olaplex. Fajną opcją będą też na przykład kamienie gua sha, rolery i różnego rodzaju właśnie takie szczotki do twarzy. Zestawy jakieś do ciała, na przykład balsamów albo żelu i peelingu, na przykład z takich jakichś bardziej popularnych marek zagranicznych, na przykład Brazilian. Ale dobrą opcją będzie też poszukanie po prostu w drogeriach takich zestawów kosmetycznych już skomplementowanych. Następnie mamy makijaż. Jest na przykład róż z Rare Beauty, który na pewno każda z nas chciała przetestować. Widziałam, że chyba na Sephorze są takie zestawy, takie chyba jeden duży i dwa jakieś mniejsze, coś w tym stylu. Ulubiony korektor, maskara, podkład, cokolwiek, co też właśnie Wam się na pewno sprawdzi, albo co wiecie, to sprawi dzisiaj komuś. Tutaj na pewno fajną opcją, taką urozmaicającą to wszystko będzie Sephora, gdzie możemy właśnie jakieś takie próbki nawet popularnych kosmetyków dać lub poprosić, żeby po prostu wiedzieć, jak się te produkty sprawują na przyszłość. Błyszczyki, na przykład jest ten popularny błyszczyk z Diora, ale są też jego właśnie jakieś tam zamienniki, albo na przykład błyszczyki z od Maybelline, bardzo dobre. Polecam te winy. Ten popularny róż z Diora. Jakaś taka fajna, uniwersalna albo bardziej szalona paletka z Huda Beauty czy z Fenty. Przejdźmy do takich typowych dodatków, akcesoriów. Pierwsze musiało się pojawić oczywiście świeczki. Najlepiej jak będą to właśnie świeczki w takim zimowym klimacie. Fajnie też by było, jakby były one z drewnianym knotem, ponieważ przy okazji tak fajnie skwierczą. Ja uwielbiam dostawać świeczki, więc jakby to jest taki fajny, uniwersalny prezent i na pewno każdy się z niego ucieszy. Biżuteria wszelkiego rodzaju, na przykład jakieś różnego rodzaju pierścionki kolorowe. Mi bardzo się osobiście podobają, mega fajnie wyglądają na dłoni. Bransoletki, mogą być to też ręcznie robione, na przykład z koralików. Ja sama robiłam w wakacje właśnie moim przyjaciółkom takie zwykłe kory z koralików albo z właśnie jakiejś muliny. Jeżeli chcecie się pokusić o coś droższego, może być to na przykład biżuteria z Pandory, gdzie możecie też dostosować właśnie wszystko do ulubionego serialu, bo różne są właśnie na przykład tematyki w Pandorze. Albo na przykład jeżeli jest jedna konkretna biżuteria, którą chcecie lub ktoś chciał i o tym wiecie i chcecie to jako taki główny prezent, to też myślę, że taka właśnie droższa biżuteria, która starczy na wiele, wiele lat, też jest bardzo fajnym pomysłem. Kolejną, myślę, że mega fajną opcją jest dyfuzor. Ja osobiście kupiłam ostatnio
dyfuzor w Pepco i jest to taki mega fajny dodatek, ponieważ można tutaj dodawać różnego rodzaju dodatki zapachowe, dodatkowo się świeci, więc jest to fajna ozdoba i po prostu coś takiego fajnego do pokoju, co też myślę, że jest fajnym prezentem. Dalej mamy projektor gwiazd, LEDy i ta lampka, która imituje taki zachód słońca. To też są mega fajne dodatki, jeżeli jeszcze tego nie macie, ponieważ fajny klimat dodaje to po prostu do pokoju. Ja odkąd dostałam projektor gwiazd, też bardzo miło mi się z niego korzysta i lubię sobie właśnie robić klimat do na przykład czytania książek. A ta lampka właśnie na przykład z zachodem słońca jest fajnym dodatkiem do robienia zdjęć lub po prostu do podkreślenia na przykład danej części pokoju. Następna to tote baggy, czyli te właśnie takie materiałowe torby na ramię. Mogą być większe lub mniejsze. Wiem, że popularna jest z marka Jacobsa chyba, ale są też takie, widziałam bardzo dużo na przykład z liczbami anielskimi, więc też są fajną opcją, ponieważ są po prostu duże i jest to fajne rozwiązanie na przykład do szkoły i fajnie to wygląda do różnych stylówek, więc ja osobiście jestem mega fanką tych torebek. Fajna też jest taka lampka z kamienia chyba soli, która daje bardzo fajną poświatę, na przykład żeby postawić ją na biurko albo jako lampkę nocną. Też myślę, że takim kreatywnym pomysłem będzie matcha set dla kogoś, kto jeszcze nie próbował albo dla kogoś, kto lubi, plus na przykład dokupić jakieś fajne kubki do tego, na przykład takie ceramiczne albo własnoręcznie robione. Myślę, że to jest taki spoko, taki kreatywny bardziej prezent. Bukiet kwiatów z Lego. Są różnego rodzaju, są właśnie bardziej takie bukiety zróżnicowane albo jednego rodzaju i myślę, że to też jest fajny prezent, który na pewno zostanie na długo. Przejdźmy do elektroniki, czyli jednak czegoś, co raczej będzie waszym takim głównym pomysłem na prezent. Po pierwsze, bardzo popularne ostatnio słuchawki typowo nauszne. Najbardziej popularne zrobiły się chyba te od Apple, ale no jest to na pewno duży wydatek, więc warto poszukać w opiniach jakichś takich tańszych, ale też bardzo dobrych jakościowo słuchawek, ponieważ no teraz naprawdę bardzo dużo osób ich używa i myślę, że duża część osób będzie je chciała. Standardowo, jeżeli potrzebujecie na przykład AirPods, ja mam swoje już chyba od 2 lat i jestem z nich mega, mega zadowolona. Uważam, że to był po prostu jeden z najlepszych zakupów, iPad. Coraz więcej osób teraz używa iPada do szkół i coraz więcej osób też właśnie i szkół zezwala na używanie iPadów na lekcjach. Jest to mega fajna forma na robienie właśnie notatek, wszystko macie w jednym miejscu, nie marnujecie papieru, wszystko możecie sobie przyklejać, wyklejać i tak dalej. Fajnie z zestawem właśnie na przykład, jeżeli sobie bierzecie z rysikiem od razu, jeżeli bierzecie iPada na przykład typowo do nauki, myślę, że spoko rozwiązanie będzie to właśnie dla osoby, która idzie na studia na przykład teraz, bo tam na pewno się przyda. I możecie też poprosić oczywiście o jakieś akcesoria elektroniczne, na przykład nowy case na telefon albo case na słuchawki. Fajną opcją będą też to takie koralikowe zawieszki do telefonów. Też one mega fajnie wyglądają i od wakacji są tak naprawdę coraz popularniejsze. Oczywiście standardowo Instax razem z wkładami. No po prostu Instax to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Sama osobiście go nie mam, ale mam kilka zdjęć właśnie z niego i są to moje ulubione zdjęcia. Uważam, że jest to fajny pomysł na właśnie uchwycenie tej chwili i od razu macie zdjęcie, więc jakby no takim myślę, że must have, jeżeli chodzi o na przykład jakieś spotkania. Ja zawsze żeruję na znajomych i po prostu biorę od nich te Instaxy, ale no naprawdę fajnie to wygląda. I też ostatnio popularne te aparaty analogowe jednorazowe, które też robią zarąbisty klimat na zdjęciach. Jeżeli chodzi o włosy, to fajnym pomysłem będzie zestaw Dyson. Na pewno wszyscy słyszeliśmy o tym. Myślę, że jest to bardzo fajny prezent. Na pewno drogi, ale myślę, że warty swojej ceny. Widziałam, jakie cuda robi z włosami, więc naprawdę myślę, że jest to fajny pomysł na prezent, jeżeli wiecie, że ktoś na pewno będzie tego oczywiście używał, albo jeżeli wy właśnie chcecie. Kolejna kategoria to buty, na przykład zwykłe czarne Converse. Teraz ostatnio też bardzo popularne New Balance 550 albo New Balance 530.
Też bardzo fajną opcją są na przykład bodki za kolano albo za kostkę, które też bardzo fajnie wyglądają w eleganckich stylizacjach. Przechodzimy do kategorii fitness, więc zauważyłam, że ostatnio bardzo popularna zrobiła się ogólnie jakby uczęszczanie na siłowni i ogólnie siłownia, ćwiczenie, co uważam, że jest naprawdę bardzo dużym plusem, ponieważ ważne jest to, żebyśmy się właśnie ruszali i tutaj można też właśnie zrobić do tego fajny prezent. Po pierwsze oczywiście jakiś gym sets, mogą być z jakichś popularniejszych stronek, takich typowo do właśnie takich zestawów fitnessowych, może być na przykład z Gym Glamour, na przykład jakieś długie leginsy z górą, albo jakieś koszulki z długim rękawem, czy na przykład takie zarąbiste, sportowe bluzy zapinane, świetnie wygląda jakby ciało w nich, na przykład jakaś mata, guma, w zależności, jeżeli wiecie kto co czego potrzebuje, czy wy potrzebujecie. Torby na siłownię też będą spoko opcją. Następna kategoria to kupony wszelkiego rodzaju. Mogą być to też karty podarunkowe, na przykład do ulubionych sklepów odzieżowych, mogą być do Empika, mogą być do na przykład Sephory. Jest to myślę taka bezpieczna opcja, a też na pewno ktoś się ucieszy, ponieważ będzie mógł sobie kupić to, co chce. Kupony na przykład na masaż, na spadochron, czy na przykład na tatuaż, też to jest fajna opcja, więc myślę, że jak poszukacie, to na pewno znajdziecie coś odpowiedniego i na pewno oryginalnego. Ostatnia kategoria to książki. Zrobienie listy książek, które chcecie i rozesłanie tego na przykład po rodzinie, żeby się dogadali, kto i co kupuje. Jest to taka bezpieczna opcja, bo wiecie, że dostaniecie to, co chcecie, a nie wiecie, które dokładnie, od kogo i kiedy, więc też myślę, że jest to takie fajne. Możecie też porobić takie mega ładne zestawy, pokupować jakieś sety. Możecie też dokupić jakieś akcesoria do książek, na przykład jakieś ładne zakładki. Też są takie na przykład śliczne ręczki robione. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze wy jakieś pomysły na prezenty, możecie koniecznie wpisać w komentarzach. Może pomożecie jeszcze komuś wymyślić jakiś prezent na święta. A ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, zostawimy subskrypcję, dzwoneczkę, żeby być ze wszystkimi vlogmasami na bieżąco. I oczywiście o łapce w górę. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!